Druk, proszę Państwa, numer 13 teraz będzie. Druk numer 13. No znowu Pan Radny Andrzej Kowalik, Przewodniczący Komisji. W sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2012 dokonuje się korekty uchwały z dnia 24 października 2011 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2012. W ramach listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany. 1. Środki pozostałe po przetargu na zadanie pod nazwą przedszkole nr 99 osiedle stalowe, remont tarasu, kwota 40 tysięcy, przeznacza się na prace remontowe w placówce. Punkt 2. Środki pozostałe po przetargu na zadanie pod nazwą zespół szkół ogólnokształcących nr 52 osiedle Kościelniki, ulica Sawy Calińskiego, wymiana drzwi wejściowych, uszczelnienie ściany piwnicznej, kwota 32 500 zł, przeznacza się na zadanie pod nazwą ekspertyza, dokumentacja wraz z rozwiązaniem projektowym. Na wniosek dyrekcji placówek oświatowych Rada Dzielnicy zmienia przeznaczenie środków. Otwieram głos dyskusji. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych? Tylko chciałem zapytać, czy to były wnioski dyrekcji, że pozostałe środki zagospodarują zgodnie z tym przeznaczeniem, prawda? Tak, to były pisma dyrektorów szkół. Szkół i szkoły i przedszkola, gdyż całość zadania została wykonana w całości, więc nie było możliwości rozszerzenia, jeśli chodzi o przedszkole, więc tam pozostała kwota około 2,5 tysiąca i ta kwota zostanie przeznaczona na remont już w środku, skąd była ta zmiana zadania. Natomiast jeśli chodzi o zespół szkół ogólnokształcących nr 52, została wykonana wymiana drzwi wejściowych, natomiast uszczelnienie ścian piwnicznych nie zostało wykonane w związku z tym, iż stwierdzono tam poprzez wizję lokalną, że nic to w tej chwili nie da, gdyż cały czas są tam napływowe wody i jeśli nie zrobi się wcześniej odpływów, to taki remont jest po prostu bezcelowy. W związku z tym podjęto decyzję zgodnie z inspektorami z ZEO, że te pieniążki, które zostały i tam jest kwota około 14 tysięcy, zostanie w tym roku spożytkowana na to, żeby zrobić ekspertyzę i przygotować dokumentację rozwiązania tego problemu i zadanie na przyszły rok do wykonania. Tak, jeszcze mam pytanie, bo ja widzę, że tam sprawa jeszcze... Pani Radna Ciężar. Kościelnika to już tyle lat trwa z tym tego i to widzę, że do końca nie widzę. Tak, bo nie ma odwodnienia tej szkoły i cały czas tam spływają... Z góry idzie woda. Tak, to ja to wiem, bo przecież już było tyle, już dwie kadencje temu już było. I bez sensu jest uszczelnianie, bo to za rok, jak nie będzie odpływu... Się zawali, niż chodzi to zrobić. No, dlatego mówię, że tutaj było bezsensowne... Stwierdzono, że bez sensu jest uszczelniać to, jak to po zimie znowu zrobi się to samo. Będzie taka symptomowa praca. W związku z tym lepiej zrobić ekspertyzę i przygotować projekt, jak to odwodnić i dopiero wtedy robić uszczelnienie tych pękni wszystkich ścian w podziemiach szkoły. Także stąd jest ta zmiana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa radny się... Jest przeciw. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła druk nr 13.